hejka, witajcie na kanale Rodzinka M-Vlog. Dzisiaj przychodzę do Was z pyszną sałatką, tym razem do słoików. Także sałatka prezentuje się tak, ja używam słoiczków wielokrotnie, jak już kupuję coś w sklepie, to tych słoiczków nie wyrzucam, tylko po prostu służą mi na następne jakieś przetwory, czy no rzeczy, które muszę zapakować, prawda, do słoika. Zmieniam tylko zakrętkę. Oczywiście, jeżeli zakrętka jest dobra, także używam też i tej samej zakrętki. A jak jest zła zakrętka, to zakrętka zostaje zakupiona nowa. Tak się patrzę, bo trochę chyba się przyciemniłam, ale jeszcze może trochę przysłonię okno. Okej, dobra, już przysłoniłam okno, bo teraz akurat stoję przy oknie i świeci nam tutaj słońce od zachodu, bo już zaczyna no powoli kierować się ku zachodowi, ale to już nie o tym, tylko o tej sałatce. Także sałatka właśnie jest do słoików na zimę, bardzo dobra, z ogórków, cebuli, papryki, marchewki z przyprawą gyros. Ja już tą sałatkę robiłam drugi raz, bo w tamtym roku też robiłam. Naprawdę jest bardzo dobra, także dzielę się z Wami przepisem i myślę, że też ją wykorzystacie. Oczywiście, jeżeli Wam się będzie podobał taki filmik, to poprosimy o tego kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, prosimy o subskrypcję i o dzwoneczek. Będzie nam naprawdę bardzo miło. A teraz właśnie już nie przeciągając, idziemy do kuchni, zabieramy się za wykonanie pysznej sałatki do słoików zimowej. Tych słoiczków wyszło mi chyba 10. Robiłam oczywiście podwójną porcję, tak? Czy pojedynczą? Nie, pojedynczą. Pojedynczą porcję robiłam, drugich ogórków robiłam podwójną porcję. Tak, ale ta jest bardzo dobra. Tamtego nie nagrywałam oddzielnie, bo tamte ogórki robię pierwszy raz, no to wiecie. Ja najpierw muszę coś przetestować, żeby później się z kimś podzielić przepisem. Te robiłam już drugi raz, smakują nam, więc dzielę się z Wami przepisem. I oczywiście teraz już nie przeciągając gadania, przechodzimy do kuchni, zabieramy się za wykonanie pysznej sałatki ogórkowej do słoików. A Was oczywiście serdecznie pozdrawiam. Witajcie. Dzisiaj sobie przygotujemy sałatkę z ogórków z przyprawą gyros. Sałatka jest do słoików na zimę. Bardzo dobra, także naprawdę Wam polecam. No i będzie taką fajną alternatywą właśnie na zimę, jak już nie będzie takich świeżych warzyw, prawda? Także zawsze do obiadu taka sałatka ze słoika również bardzo fajnie się sprawdza. Zaraz tutaj przejdziemy do przepisu oczywiście. Tutaj Wam pokażę od razu mój cały zeszyt z przepisami, bo tu jest tylko zeszyt właśnie z przepisami do słoików. Cukinia z kurkumą bardzo dobra. Zawsze robię. Papryka na miodzie pyszna. Ogórki po żydowsku pyszne też zawsze robię. Ja robię tylko ogórki po żydowsku. Paprykę na miodzie, cukinię z kurkumą. No i tą z ogórków oczywiście też robię. Sałatki nie robię. Tu jest jeszcze taka dobra sałatka z ogórków, kolorowa taka właśnie, też bardzo dobra. Ona jest cięta na ósemki, te ogórki się tnie i trzeba wydłubać gniazda nasienne. Lecza nie robię na zimę. Buraczki małe, marynowane, jeżeli macie, to też bardzo dobre. Też polecam właśnie zamarynować takie małe buraczki. Tu mam jeszcze taką jedną. To raz robiłam. Ona jest ostra, ale u mnie właśnie nie schodzi, także tej też nie robię. To dostałam od bratowej męża. Sos chili to nie robiłam. Cukinia w zalewie chili też raczej nie. Ketchup z cukinii obowiązkowo do pizzy. Właśnie tutaj pisałam jedną z Was, że właśnie robię ketchup z cukinii i on mi służy jako sos do pizzy. I oni oczywiście nie wiedzą, co jedzą. I to jest właśnie najlepsze takie rozwiązanie. Także to też Wam polecam. Z ogórków z przyprawą gyros. Także tak, potrzebujemy 3 kg ogórków, 3 papryki. Ja mam czerwoną, ale Wy możecie użyć, jaką tam używacie, najlepiej lubicie. 3 ząbki czosnku, im więcej czosnku, tym lepiej, to możecie dać, jest 4 ząbki czosnku, także wiecie. I tutaj mam zważoną cebulę, tej cebuli potrzebujemy 2 duże,
No ja nie mam, więc sobie zważyłam i mam jej 200 gram. Tutaj sobie przygotowałam już marchewkę. Moja marchewka też oczywiście jest mała z ogródka, także też sobie je zważę. I marchewki mam tak 200, ponad 200 gram, a potrzebujemy dwie duże marchewki. Można było więcej tej marchewki, także chyba sobie pójdę jeszcze jej dorwę. Bo te 200 gramów, to tak wiecie, zginie ta marchewka w tych ogórkach. Dobra, trzeba to wszystko oczywiście pokroić. Jak kroję, to Wam pokażę, ale no nie będę tego etapu krojenia tego wszystkiego nagrywała i już znowu jakaś mucha mi wpadła. Nie będę właśnie Wam tu całego tego etapu krojenia nagrywała, no bo to wiecie. No tak bez sensu nagrywać, jak to się wszystko kroi, ale jak kroję, to Wam oczywiście to wszystko pokażę i później Wam pokażę zalewę. A idę jeszcze właśnie dorwać tej marchewki, bo tak widzę, że te 200 gram to jednak tak trochę mało i nie zginie w tych ogórkach. Dobra, i teraz tak, ogórki pokroiłam sobie w plasterki. Ja nie daję tych dupek tak zwanych, no tak nazywam, więc wszystkie dupki poodcinałam. Marchewki pokroiłam też takie półplasterki, znaczy nie w półplasterki, tylko marchewki pokroiłam w plasterki. Jeszcze sobie nie doniosłam, bo stwierdziłam, że najpierw pokroję to, co mam, później sobie zaraz doniosę. Cebulę pokroiłam w piórka, czyli w półplasterki i tyle. A i paprykę to tak, kroję ją oczywiście na pół, później tą połówkę jeszcze na pół i wychodzi mi taka ćwiartka. O taka, o, tak. I później tą ćwiartkę znowu na pół i będę w takie paski kroiła. I to tyle na razie. Oczywiście później zaraz Wam wszystko dalej pokażę. Sypuję moje ogórki w ilości około 3 kg. Dwie duże cebule pokrojone w piórka. Jak lubicie więcej cebuli, możecie dać więcej. Marchewki 4 sztuki, takie duże, albo no, ze 400 gram, nawet do pół kilograma bym dała. Możecie użyć właśnie do pół kilograma marchewki, albo 4 duże, bo to tak gdzieś około pół kilograma mają 4 duże. 3 papryki pokrojone w takie paski. Ja zawsze paprykę do wszystkich sałatek kroję w paski, nie bawię się w kostkę. Możecie dodać różnokolorową, to w zależności od tego, jaką właśnie najbardziej paprykę lubicie. Ok, i teraz sobie posolimy. Albo może najpierw dodamy sobie jeszcze, wiecie co, czosnek przecisnę, zrobię sobie zalewę. To teraz będziemy robić zalewę, to sobie odstawię i przechodzimy do robienia zalewy. Ok, i teraz Wam powiem, co potrzebujemy do wykonania zalewy. Czyli do wykonania zalewy potrzebujemy 2,5 szklanki cukru, pół szklanki oleju, szklankę octu 10%, 4 ząbki czosnku użyję, praskę oczywiście do tego czosnku i przyprawę do gyrosa. Ja mam właśnie taką kebab gyros. Także teraz już zabieramy się do przygotowania naszej zalewy do naszej sałatki. No i oczywiście miskę. Miskę, żeby już nie brudzić kolejnej, to użyję sobie tej samej, w której miałam pokrojone ogórki. Tutaj na dnie, jak widzicie, to mam trochę cukru rozsypanego, bo mi się rozsypał. I teraz właśnie już ustawiamy się i bierzemy się za robienie zalewy, czyli tak, jedna szklanka cukru. Druga szklanka cukru. Poczekajcie, muszę sobie cukier przynieść. Ok, cukier już mam. Także jedną już wsypałam. Druga i jeszcze pół. Pół szklanki oleju. Szklankę octu. Szklanka octu,
Wycisnę sobie ząbki czosnku. Dobra. Wsypujemy przyprawę do gyrosa. Ja używam klasycznej, możecie użyć również pikantnej. Oczywiście zakupiłam dwie. Wszystko dokładnie mieszamy. I taką mieszanką zalewamy ogórki. Oczywiście jeszcze je posolimy. Dwie łyżki soli oczywiście. To możecie sobie w sumie nawet tutaj dodać tą sól. Bo to i tak wszystko musimy wymieszać i tak wszystko musimy wymieszać razem ze sobą. Także dodam od razu tutaj sól też. Ja kupuję sól w takich dużych opakowaniach po 3 kg. Żeby się właśnie już nie bawić, wiecie, bo to... I dodajemy dwie łyżki duże soli kamiennej. Tutaj od razu dodam. Ok. Wymieszamy i zaraz idę po dużą miskę. Będziemy zalewać, mieszać. Dobrze, myślę, że składniki się połączyły, także ja teraz idę po dużą miskę i będziemy to wszystko zalewać. Dobrze, i przyniosłam sobie teraz tą moją dużą miskę. Łyżka mi tu oczywiście już wpadła do mojej zalewy, ale to nic. Zalewamy wszystko zalewą. I musimy teraz to wszystko dokładnie wymieszać z zalewą. Dobra, i wróciłam, bo musiałam na chwilę przerwać, także mieszamy wszystko dokładnie. Możecie to sobie nawet i wymieszać ręką, będzie lepiej. I marchewki to ja jednak tutaj dołożę tej marchewki, żeby była taka bardziej jeszcze kolorowa. Macie ochotę tej papryki, możecie dać więcej też. Tak wiecie, ze 4, 5 nawet. Żeby to była taka fajna, kolorowa sałatka. No ja nie mam więcej papryki, bo miałam więcej, ale... Antosiek mój je paprykę, tak wiecie, jak jabłko, więc Antosiek mój mi zjadł paprykę, bo tak papryki właśnie to ja też więcej daję. No ale co będę dziecku, przecież papryki żałować, prawda? No, jak to samo zdrowie niby. Ok, i wymieszane. I teraz taką wymieszaną sałatkę. Taką wymieszaną sałatkę oczywiście najlepiej to nakryć czymś, żeby tutaj nic nie wpadło. I odstawić na 4-5 godzin. Wtedy nam to wszystko puści sok. I wszystko to pakujemy do słoików. Wszystkie warzywa razem z tą sokiem, z zalewą, wszystko razem. I pasteryzujemy około 15 minut. Ja pasteryzuję w garnku zawsze. Czyli ściereczkę wyścieram, ściereczką garnek wyścielam, wstawiam słoiki i nalewam wody, tak nie pod same zakrętki, tylko tak trochę mniej, tak do 3/4 gdzieś słoika i pasteryzuję właśnie te 15 minut. I dla wszelkiego wypadku jeszcze odwracam zawsze sobie do góry dnem, odstawiam właśnie słoiki do góry dnem, nakrywam ręcznikiem i one tak stygną właśnie mi, tak? Ale to oczywiście też Wam wszystko pokażę. Na tym etapie właśnie przykrywamy, odstawiamy na te 4 do 5 godzin. Mamy wolne, zabieramy się za inne prace jakieś, nie wiem, nawet za zrobienie obiadu czy coś. I widzimy się za te 5 godzin. I okej, minęło dobre 5 godzin, także sałatka po 5 godzinach prezentuje się tak. Jak widzicie, podwoiła ilość płynu. Tutaj mam naszykowane słoiczki. Oczywiście słoiczki są z odzysku, tak jak widzicie, po różnych, które były kupowane, po różnych rzeczach, które były kupowane w sklepie, także ja tych słoiczków nie wyrzucam, tylko wykorzystuję je ponownie. I teraz właśnie już zabieramy się za przełożenie sałatki do tych słoików.
I przekładamy wszystko razem z płynem, żeby ten płyn był zakrywał dobrze nasze właśnie tutaj warzywa już w słoiku. I ok, mamy już przełożone i wyszło nam z tej całej miski, wyszło mi 9 takich niedużych słoiczków po majonezie. Także to są takie słoiczki i 9, myślę, że 9 słoiczków to nam wystarczy na jakieś, wiecie, bo i tak będzie się robiło jakieś surówki w zimie i tak. Także teraz dopasowuję już zakrętki i pasteryzujemy. I już tak, zakrętki są dobrane. Wstawiłam sobie do garnka oczywiście ze ściereczką. Zaraz naleję wody i pasteryzujemy 15 minut. I sałatka z ogórków na zimę do słoików jest już właśnie skończona. Słoiki są zapasteryzowane. Tych nie odwracałam do góry dnem, bo te studziły się w gorącej wodzie w garnku. A te, które wyciągałam wcześniej, oczywiście były odwrócone do góry dnem. Sałatka prezentuje się tak. Wyszło ich 2, 4, 6, 8, 9 słoików i myślę, że to nam spokojnie wystarczy na całą zimę, bo oczywiście wiadomo, że przecież nie je się tylko z takich sałatek z przetworów własnej roboty, ale jakieś tam surówki jeszcze również się w zimie je. Ale sałatka jest naprawdę bardzo smaczna i naprawdę Wam polecam, żebyście sobie też wykonali, jeżeli oczywiście nie znacie takiego przepisu. A jeżeli znacie, no to oczywiście również życzę Wam smacznego. A przepisem oczywiście się dzielę i polecam, żebyście sobie go wykorzystali. I się znowu już powtarzam, ale powiem Wam, że już jestem tak zmęczona tymi przetwarzaniem ogórkowym, że szok. Ale no nic, na dzisiaj już koniec przetwarzania. Przetwarzać będziemy kolejnego dnia. A dzisiaj właśnie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Bye.